Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Woli Króla. Jesteśmy w obozie, moi drodzy. Musisz uważać, tak. Chodźmy tutaj do pana Dawsona. Witaj! Witaj! Uratowaliśmy Nunesa. Świetnie, cudowne wieści. Zgaduję, że został z Maguire'em, aby trochę przeszukać obóz bandytów. Tak, niedługo tu przybędą. Bardzo dobrze, niedługo przyjdzie czas na przygotowanie do walnej wyprawy. Mamy mało czasu. Rozprawy. Kiedy ludzie ze starego obozu nas odkryją, będziemy mieli przekichane. Zgłoś się do mnie po nowe zadanie, kiedy tylko będziesz gotowy. A, no i oczywiście należy ci się nagroda. Mam dla ciebie miecz. Preferujesz broń jednoręczną czy dwuręczną? Jednoręczną. W takim razie dzierż ten miecz z dumą. Cię gówno żeś mi dała, a nie miecz. Ale dobra. Dlaczego? Niech ci będzie. No i tak nie mam punktów nauki, żeby się nauczyć. Mogę tą dwuręczną już kurwa wziąć, też jestem idiota. Ajajaj. No dobra, a czekajcie w sumie. Mam backup, to sobie sprawdzę, jaki miecz byś mi dał dwuręczny. No bo jak ja coś tam umiem w tę dwurękę, no to bym mógł zacząć się już nią bawić, nie? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Gdzie on tu jest? Tutaj. Witam. Pyk. Ludzie zawsze gadają. O, to twój miecz. Aha, tak po prostu. Zawsze to samo. No i on jest... Aha, no dobra. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Od razu wiedziałem, że... Może nie trzymam go jakoś idealnie, ale chuj. Trzy levele jeszcze, no może uda nam się jakoś wyuczyć tego. Trzeba było szybciej się za to zabrać, Oskar, no teraz to się baw. A może jest ten, Chester ma, nie? Ekwipunek. I tak. Ludzie zawsze gadają. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nic ciekawego, czyli u tamtego kupca by trzeba było jak już. Dobra. Miałem cię już wysłać do starego obozu na przyszpigiela, mam dla ciebie ostatnie zadanie. Dosłownie 5 minut przed tobą do obozu wrócił Bertrand, był na zwiadzie. Mówi, że w okolicy górskiej fortecy słyszał jakieś głosy, dlatego sprawdził to bliżej. Okazuje się, że ludzie ze starego obozu prowadzą tam wykopaliska. Na dodatek jest na tam osobiście jeden z magnatów. To jedyna taka okazja na osłabienie przeciwnika. Zgaduję, że mam ich wyeliminować. Tak, ale nie sam. Weź ze sobą Santiago. Rozkaz generała. Tylko zachowaj to dla siebie. Który to był Santiago? Santiago? To jest ten potek przecież. Dobrze mówię? No pewnie, że tak. No skończ. Jezus, ci z tymi potkami to jest hit. No kurwa, dlaczego to jest takie zjebane, no? Toporny jest ten silnik, nie? O! Jesteś gotowy? Jak najbardziej, już nie mogłem się doczekać wyjścia poza obóz. Które ci zazdroszczę, że to tobie Dawson zleca wszystkie misje w terenie, a ja muszę robić do tej mikstury. Żygać już mi się chce od suszenia liści i gotowania korzeni. Naprawdę nie masz mi czego zazdrościć. Dobra, idziemy. Pokaż, nic nie masz, to. Prowadź. Górska forteca, mówicie. To jak ja będę musiał tam iść? Gdzieś tam obok starego obozu chyba, nie? Może będzie coś ciekawego po drodze. Byłoby wspaniale. Muszę przyznać, że mega długi jest ten miecz, nie? Zawsze są takie duże te miecze w tym gotiku. Czy po prostu to mi się trafił jakiś taki egzemplarz? Mówię, muszę się wbić, no... 14 poziom, no ja myślę, że z tych leveli, co tutaj lecą, to raczej dam radę, nie? Ogarnąć sobie jakiś wysoki poziom. Pójdę do nowego obozu, najwyżej im spuścić w pierdol parę razy i będzie git, nie? Ale jestem ciekaw, czym pójdziemy w ogóle do tego starego obozu, bo ten mod ma niby trwać właśnie 5-6 godzin, coś takiego. A ile ja już gram? 4, no to... Teoretycznie jeszcze, nie wiem, godzina, dwie, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Może chyba, że mi tak topornie idzie, nie?
Mieli schować ciała i co? I leżą rozjebane. No niechlujnie podeszliście, chłopaki, do tego chowania ciał. Ewidentnie, niechlujnie. No ten stary obóz jest dość mocno osłabiony już, nie? Zobaczymy, jak tam będzie to dalej wyglądać. Jak ja mam iść do tej fortecy? Strażnicy, czy ja ich ubiłem? Tom. Wyjebane mamy, ta? No dobra. Niech ci będzie, chodźmy. No nic się tu za bardzo nie dzieje ciekawego, no ale... Co zrobić? O Jezus Maria. W ogóle się teraz przerzuciłem, to by 6 lipca to widzicie. 6 sierpnia, nie lipca, lipiec już był. Bo się przerzuciłem na to wrzucanie jednego filmu dziennie. Powiem wam, że ciężko jest się zgrać, żeby nagrać 2 filmy na jeden dzień. Najlepiej jeszcze mieć na zapas coś nagrane. To jest kupa czasu. Kupa roboty. Kupa gadania. A tak to... Wiecie. Docelowo sobie ustaliłem jeden film dziennie, że będę wrzucać w tym roku, więc... Zostańmy przy tym jednym filmie dziennie, to będzie łatwiej na pewno. Drugą to ten sadownik, to tutaj jest niczy po prostu, co siedzi tylko. Ciekawa opcja, nie? No a tu patrzcie, tu byśmy tego Paco musieli... Tak, kill him, nie? A tutaj... O, belt. A tak to widzicie, tak to... Tak to już mamy z głowy. Te cyziorkowie będą? A nie, bo my tędy idziemy. Tędy? Nigdy nie pamiętam, jak się idzie do tej górskiej fortecy. Wiem, że od obozu bractwa można zasuwać. W miarę spoko, ale tędy to... Tędy to chyba nie łaziłem. Nie wiem. W Gothic 2 to trochę inaczej wygląda tutaj, nie? Więc... Jest inaczej się na to zwraca uwagę. Dobra, na górze jest ta cytadela, chodźmy. No ta, bo to są orkowie. Kurw. Aha. Super zabawa. No dobra, to chociaż podekspimy. Nie w niego, tylko w tego. Okej. O Boże Święty. No i ciekawy jestem teraz. Gdzie ty pójdziesz? Tutaj, dobra, normalnie. Niesamowite. Czemu mi się zawsze muszą takie rzeczy dziać? Nie mogą się dziać komuś innemu. To jest beznadzieja. Idź kurwa normalnie. Ja chłop się będzie kręcić teraz, zobaczycie. Idź, dobra. Idź, bo normalnie ci jebnę, nie? Poza gościu. Tylko ja muszę mieć takie rzeczy. No, nikt inny nie może mieć takich po prostu sytuacji w Gothicu, tylko ja, nie? Pewnie ktoś jeszcze ma, no ale kurwa, dajcie spokój. To bzdura. A no tak teraz wychodzi na to, że ja będę po misji robił na odcinek praktycznie, bo muszę iść tutaj. Potem będę musiał wracać. Czas zajmuje. Nie ma tu żadnej szybkiej podróży niestety wklepanej. W kronikach na przykład. To jest ta cytadela, no ta.
Zapomniałem. Pomyliła mi się Cytadela z tym. Tą miejscową, gdzie Lester potem siedzi. Tą górską fortecą, o. Wiecz, można iść sobie wybić orków wszystkich w ich obozie, nie? No Ulumulu to sobie nie zrobimy, bo chyba kopalnia zamknięta, ale tak, to chyba byśmy dali rad. Dobra, rozwalmy ich. Handel, no. Siema. Facet ma dość. Facet ma dość. O. Jak on ma? Arto. O kurwa. A, przepraszam, gdzie Santiago jest? Gdzie on kurwa poszedł? Gdzieś ty polos chuju garbaty. Więc kuszy ich robię, nie? Wjechałem, skasowałem czterech. Ten Arto ma jakieś pojebane obrażenia. Fajna, fajna sprawa, nie? Skakuj tu. No idź, idź, idź. Tym Olgierdem. Czasowo w miarę spoko. W miarę spoko stoimy. Jeszcze dzisiaj oczywiście muszę iść do pracy. Super sprawa. O 14. Jestem tak kurwa niewyspany. Masakra. Ej, a co ja z tą kuszą mam, że ona po wczytaniu gry mi się nie chce... Ty kurwo jebana! Czemu to jest... Dobra, to jest w ogóle zjebane, że oni mi nie oddają expa, nie? Jak coś jest spierdolone w tym modzie, to to. To jest zjebane po całości, nie? No, robisz misję, że łażą ludzie z tobą. Nie wiem, może... Nie no, silnik nie może być ograniczony raczej w tej kwestii, bo przecież kurwa normalnie w Gothicu 1 mamy misje eskortowe i dostajemy expo. To dawaj, rozwalaj ich. Nie, to chuja daje. Co ty odpierdalasz? Jeszcze się rusza. Ej. Szkoda, że ty się kurwa nie ruszasz. O. Co ty odpierdalasz? Nie no, fajnie. Jesteś kurwa geniuszem. Jesteś zajebisty, chłopie. Nie ma co. Zapiszę, bo... Siema. Aha. No może tak nie róbmy, bo... A, rozrób. Facet ma dość. Schowaj broń. Okej. Santiago żyje, dobra. Nic nie macie? Ta kusza oblężnicza w miarę mnie tu uratowała. Siema kopacze. Udało się, świetna robota Olgierdzie. Tylko co zrobimy z tymi kopaczami? Pogadaj z nimi. Może zabierzemy ich do naszego obozu? Nie ma takiej opcji, Dawson i tak sprowadził już za dużo ludzi. Nie wiem, cokolwiek chcą, ale niech nie wracają do starego obozu. Porozmawiam z nimi. W każdym razie misja wykonana. Jeżeli chcesz, to możesz się tu rozejrzeć, może znajdziesz coś, co te patałachy przeoczyły. Wracam do obozu. Kim wy jesteście?
Wrogami strażników i magnatów. Tylko tyle musisz wiedzieć. Z naszej strony nie grozi wam krzywda. Co zamierzacie teraz robić? Już chyba to zostaniemy. Nie mamy ochoty wracać do tych barbarzyńców. Tutaj jest bezpiecznie. Mamy trochę zapasów. Dziękuję, że nas uwolniliście. Spok. To jest w ogóle? No tutaj można byłoby zejść na dół. Teoretycznie. Tym przełącznikiem, nie? Coś tu jest? Nie ma nic? Tyle co podka. No dobra. A tutaj chyba działa, nie? Normalnie. Z tego co pamiętam. Stoi, patrzy na mnie kopacz. Okej. Okay. No i w górę. Ta kusza oblężnicza jest ogromna, nie? No. Dobra, idziemy. Tutaj widziałem zębacze w ogóle na dole, które można byłoby sobie ładnie wyjaśnić, to na pewno. Ale no co, no i teraz muszę znowu zasuwać do obozu i... I co, no nie będę wam pokazywał drogi do obozu, więc widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Udało mi się dotrzeć. Jeszcze w ogóle sobie dobiłem level na orkach i tych orkowych psach. Powiem wam szczerze, że orkowie nam nie robią w ogóle obrażeń. Nie wiem, czy tak powinno być, ale no nie robią. No nie robią nam w ogóle damage'a. Więcej nam robią orkowe psy, ale to dlatego, że ich tam było, nie wiem, 20 na raz, nie? Dobra, Dawson. Witaj. Misja wykonana. Świetna robota. Weź tę rudę w nagrodę. Teraz możemy zacząć myśleć o naszym głównym celu. W porządku. Nastał w końcu czas na najważniejsze zadanie. W końcu ruszymy odbić stary obóz z rąk skazańczego ścierwa. Przygotujemy się do ataku, jednak aby to wszystko miało sens, musimy przeprowadzić jak najwięcej akcji dywersyjnych. Najlepiej w samym sercu obozu. To będzie twoje zadanie, a właściwie kilka zadań. Daj znać, kiedy będziesz gotowy je wszystkie wysyłać. Jestem gotowy, co mam zrobić? Przede wszystkim weź ten strój, to mundur cienia, będziesz podszedł się pod członka tej kasty. Kiedy wejdziesz do starego obozu, musisz odnaleźć naszą wtykę, nazywa się Ricky. On także jest cieniem. Czemu wcześniej nic nie mówiłeś, że mamy wtykę w obozie? Nie miało to wtedy znaczenia, słuchaj uważnie i nie przerywaj. Kiedy go odnajdziesz, daj mu rozkaz, aby postarał się zmobilizować kopaczy do buntu. Kopacze ostatnimi czasy nie są zbyt wspaniałomyślnie traktowani przez Gomeza, zdecydowanie gorzej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz stali się zupełnymi niewolnikami, co wcześniej nie było aż tak wyraźne. Mieli zapewnione pożywienie, dach nad głową, w miarę dobre traktowanie. Gomez oszalał, dlatego król wreszcie przejrzał na oczy i zdecydował się o odbiciu kolonii. Odnajdź Rickiego, to twoje pierwsze zadanie. Jak go rozpoznam? Powinien nosić złotą chustę na ramieniu. To będzie jego znak dla ciebie. Kolejne zadanie. Musisz uszkodzić mechanizmy bram, aby nikt nie zamknął ich w nocy. Bo to właśnie o zmroku wejdziemy do obozu. Wejdziemy z obu stron tak, aby osaczyć wroga, dlatego obie bramy obozu muszą być otwarte. Tym Bentfontre zajmie naprawa. Uszkodź koło zębate w południowej i północnej bramie. Kolejnym celem będzie odnalezienie tajnego przejścia do zamku. Ricky poinformował mnie, że takowe istnieje, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Kolejne zadanie to wyeliminowanie strażników mostu. Zabij ich, są kłopotliwą przeszkodą. Następnie zadbaj o to, aby zabić strzelca na północnej bramie. Zrób to najlepiej w nocy. Kiedy uda ci się odnaleźć tajne wejście do zamku, skontaktuj się z magami ognia. Muszą nam pomóc w walce. Tylko uważaj, w zamku panuje rygor, nikt poza strażą nie może tam przebywać, dlatego nie daj się złapać. To wszystko? Tak, na ten moment tak. Pamiętaj, spotkaj się najpierw z Ricky, musi zająć się mobilizacją kopaczy, tak jest. Olgierdzie, nie daj się zabić, powodzenia. Wow. Ile rzeczy. Zanim czy ja będę mógł sobie... Wychodzić tamtąd, czy nie? Ale chyba tak, jak muszę zabić kopaczy i w ogóle. To tajne przejście do zamku, no to pewnie to nad chatą Fiska, nie?
obstawiam, by pasowało najbardziej. Nikt mnie tam nie rozpozna. Serio? Zobaczymy, nie? No jako cień to coś tam będziemy mogli robić, ale ciekawe, że taki rygor zrobili w tym zamku, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Ej, ale to Diego też musimy zabić wtedy? O nie. Tylko nie Diego. No cóż, takie życie. Trzeba było się nie bratać z subratami. Tutaj, ale tych strażników mostu tam w ogóle nie ma, nie? Tego co pamiętam. Wycieniam, jakiś taki pizdowaty jest, ale dobra. Niech będzie. Jak trzeba, to trzeba. Pyk. Już zobaczymy, no mam nadzieję, że będę mógł wychodzić z tego obozowiska dziadowskiego, bo jak nie, no to trochę słabo by było. Ale chyba teraz zostałem otwarte, bo do nowego obozu też wcześniej było zamknięte przejście. O, no jest otwarte. Ej, ty, mam wrażenie, że za bardzo interesujesz się tym kołowrotem. Jakim kołowrotem? Nie, żni głupia, wypadł mi stąd. Wynoś się stąd. Przecież dopiero co wszedłem. Co za debil. Nie, nie? W tej historii. A jest tu Diego w ogóle? I nie ma Diego, ale jaja. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Kurwa. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. I pamiętałem, że on tu miał dużo dupereli. Dobra, twórca moda nie chce, żebyśmy ubijali tutaj Diego. Siema, Torus. No mają hełmy śmieszne. Dobra, teraz muszę znaleźć jakiegoś ziomeczka, tak? Zgrawo. I dobra, jestem ciekaw, bo ja mam amulet Neka. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie. Ja go sprzedałem chyba, dobra, nieważne. Gdzie? Ile razy? Cicho. Ludzie zawsze gadają. Niemożliwe. Kurwa. Poczekajcie. Bo przeklikałem dialog, a chętnie bym go przeczytał, bo taki ziomek jest. Którego wcześniej tu nie było. Więc chodźmy jeszcze raz. Ja to skaczę prawym przyciskiem myszy po prostu. Przez co z buta pomijam, że tak powiem, dialog. Więc chodźmy. Jeszcze raz. Nie wiem, co to jest za ziomek w ogóle. O, nic nie powiedział. Spotkaliśmy się już kiedyś? Niemożliwe. No właśnie o tym mówię. Nie kojarzę cię ja z taką facjatą. Będę miał cię na oku. Uf. Blankus. Okay. Jesse. Erek. No, Bladwin. Chcesz mi coś powiedzieć? Piano za ochronę. A gdzie tu powinien być ten ziomek? To jest dobre pytanie. Zawsze tak się witaj! Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Się do tego nie mieszać. Jeśli myślisz, że... Dwa razy koniec jest. Nigdy się nie nauczą. To nie było zbyt... Okej, no ty tu nie masz nic do powiedzenia. Lepiej się w nic nie pakować. Ej ty! Nie wyglądasz mi na tutejszego. Wydaje ci się, jestem cieniem. Ta, na pewno, nie kojarzę cię. Trzeba bardziej uważać. Myślałem, że to się już skończyło. Hej, ty! Od razu wiedziałem, musisz że będą... Okej. Niektórzy nigdy się nie nauczą tej historii. Musi być... Pewnie masz rację. Złota opaska. Marian. A co to za gówno? Ja tam się mieszam. Zawsze
W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Co? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Musisz uważać na to, co mówisz. Dobra, to jest... Zawsze to samo. Pewnie nawiązanie do czegoś. Hej! Cześć, Mordrak. Mordrak nas lubi. Ciekawe. Dobra, no nie widzę chłopa. O, tu będzie, właśnie. Siema, Ricky. To się chyba nigdy nie skończy. Chyba cię znalazłem. O czym ty mówisz? No, jesteś Ricky, tak? A kto kurwa pyta? Spokojnie, poznałem twoją opaskę. Jestem Olgierd. Przychodzę z poleceniem generała Dawsona. A, więc w końcu się doczekałem. Dobra, mów więc, jakie są rozkazy. Mamy mało czasu. Dużo się nasłuchałem. Plotek, niedługo szansa na zdobycie obozu może nam się wymknąć z rąk. Musisz zmobilizować kopaczy do buntu. Potrzebujemy ich wsparcia. To akurat da się zrobić. Rozmawiałem z wieloma kopaczami. Wśród ich społeczności są tacy, którzy wydają się przewodzić reszcie, o ile tak można to nazwać. Chociaż jest paru, którzy żyją w dostatku i raczej nie będą skorzy do buntu. A co ty będziesz robił? Muszę uszkodzić mechanizmy bram, aby strażnicy nie mogli ich zamknąć nocą. Ponadto zabić wartownika na bramie, dostać się do zamku, pogadać z magami. Słyszałem, że znajduje się tu jakieś ukryte przejście do zamku. Kojarzysz je? Nie, nie mam pojęcia o niczym takim. W każdym razie czas zacząć działać. Jak będziesz w zamku, skłuj broń dla kopaczy. Znajdź kuźnię i ograb ją z wszelkiego żelastwa. One do zamku wstęp mają tylko strażnicy. To prawda, dlatego do środka musisz dostać się w nocy, w trakcie dnia pełno w nim się patrzy Gomeza. Jeśli ktoś cię złapie, będzie po tobie. Jakiś pomysł, jak uszkodzić kołowroty? Wyjmij z nich zębatki. A jak mam to zrobić, skoro na to pilny ich strażnik? Może zaklęcie snu? W obozie znajduje się kilku członków bractwa. Pozbyłem się strażników mostu już wcześniej, okej, świetnie. Aż parę zbytrów, skrzynia kowala pewnie będzie zamknięta. Tak, mam kilka łap. A, prawie zapomniałem, tak? Strażników jest około setka, do tego dochodzi jeszcze kilkunastu cieni. Wszyscy żywią się jedynym przygotowanym przez niejakiego Balama i jego kolegę Omida. To kucharze Gomeza. Wyzyskiwany, pracujący mnóstwo godzin dziennie bez chwili wytchnienia. Wiem też, że mało im płacą. Jestem przekonany, że nie pałają miłością do bandy Gomeza. Pogadaj z nimi i być może nam pomogą. Dobry pomysł. Okej. Okay. I zaklęcie snu mówisz, dobra. Ma to sens. Zagadajmy jeszcze, bo tutaj akurat jest jeden ziom. Tyk, siema, Balpar, weź. Jestem tu, by... Czekaj, lepiej się w nic... Do tej jednasz... Zawsze to samo. Co? Może o... A może jeśli śnią, jak widz, pamiętaj o... Śnią prze... Okej. Mogę mu na przykład spuścić pierdol? Chcesz mnie? No i po walce! To się chyba... Zawsze to samo. No mogę i co? I nic nie ma. Oda. Tam jest szakal na górze, to jeszcze zapytajmy się tego drugiego ziomka. Ale którego strzelca ja się tu mam pozbyć? To też jest dobre pytanie, bo to przecież jest kilku. Dziwna sprawa. Kyle nic nie powiedział. Nie kojarzę, że ja mu pomogłem w Kronikach Mertana. 100% o to chodzi. Dobra, tutaj jest ten, o. Baltaran. Witaj, potrzebuję twojej pomocy. O to chodzi, nie rozumiem. Jesteś z obozu bractwa, tak? Na to wygląda, a co? Potrzebowałbym zwoju snu, a najlepiej dwóch. A po co ci one? Pewnie chcesz coś nabroić. Zresztą to kolonia karna, więc się nie dziwię, ale tak, mam te zwoje przy sobie. Jednak nie oddam ci ich tak po prostu. Sprzedać też nie mam zamiaru. A co musiałbym zrobić, abyś mi je dał? Miałbym zadanie dla ciebie. Od dłuższego czasu czekam na dostawę ziela z mojego obozu. Miał pojawić się tu na wizycie w imieniu Kai Mek, ale dalej go nie ma. Obawiam się, że mogło mu się coś stać. Chcę, abyś to sprawdził. Udaj się w stronę obozu na bagnie i sprawdź, co się stało. Dobrze. Dobra. To jest jakiś rodzaj zadania. Spoko. Nie wiem, czy coś jeszcze nam tutaj dadzą do roboty. Właśnie, wrzut tu jest, nie? Wrzut będzie do mnie pierdolił. Straż! Tutaj! Tutaj!
Coraz gorsze te pomyje u Snafa, nieprawdaż? Być może? W ogóle to kim ty jesteś? Nie kojarzę cię. Tyle tych cieni teraz goniec przyjmuje, koło popadnie. Jakoś mi się udało. A, szpiegiem jesteś, od razu widać. Co? Żartuję, głąbie, nie spinaj się taka. O co chodzi? Ale dlaczego, kurwa? Kiedyś takie sprawy załatwiało. Nie rozumiem. No nie gadajcie, że... Ja tu musiałem omijać tych wszystkich, kurwa, ludzi. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ja pierdolę. Jeśli myślisz, że... No trochę, kurwa, cinko, nie? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Ja się chyba nie... No dobra, zagadajmy z nim jeszcze raz. Ty musi być taka szybka infiltracja. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Ludzie zawsze gadają. No dobra, to może stąd wyjdźmy. W tej historii musi być. I w następnym odcinku pójdziemy szukać tego ziomka, żeby w miarę dać się radę uszkodzić te kołowroty. A zatem wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do stawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się w następnej Woli Króla. Trzymajcie się i cześć.